Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Hogaty. No hejka. I po dłuższej przerwie zrobimy sobie kolejną batwę na skrzynki. Nie, czy batwę? Batwę! Czekaj. I po dłuższej przerwie zrobimy sobie kolejną bitwę na skrzynki. Tym razem jest to Złoty Koszyk 2022. Ogólnie już jakiś czas temu pytaliście, czy będzie bitwa właśnie na te skrzynki. Ja się trochę opierdzielałem, no ale jest w końcu, nie możecie narzekać. Ogólnie otwieramy po 25 skrzynek. Ja tutaj kupiłem trochę za dużo, bo zapomniałem, że też miałem 5 swoich, więc ja będę otwierał tak, żeby mi 5 zostało. No i co? Zasady standardowo pokazują się teraz na ekranie. Pewnie będziecie mieli jakiś licznik tam po lewej stronie mój, po prawej Hogatego. I jest oczywiście karta złodzieja, czyli kradniemy punkty z danej rundy przeciwnikowi. Jest też karta punktów raz dwa, czyli mnożymy sobie nasze punkty z danej rundy. Oczywiście też to trzeba powiedzieć przed otworzeniem skrzynki. No i co, bez przedłużania otwieramy? Okej, to lecimy w takim razie. 25 skrzynek, tak? Tak, a ty masz więcej? To powiem ci, że mam 26 dziwnym trafem. To żeby ci jedna została. i będzie dobrze. Dobra, to mówimy sobie tylko jak już wiesz, jesteśmy mniej więcej, że ten, że po pięciu, nie? Żebyśmy byli w miarę równo po otwieraniu tych skrzynek. Dobra. No dobra, pierwsza skrzyneczka, let's go. Ja już drugą otwieram, ale powiem ci, że początek potężny. O, ja też. Początek gigapotężny. Oj, gigapotężny, naprawdę. Powiem ci, że super jest. Okej. Okay. Czy coś fajnego? O! Co, już się ściemnianie zaczyna? Jakie ściemnianie? Nie, no... Edek, ty naprawdę uważasz, że ściemniłbym ci kiedykolwiek coś w tej grze? Wiesz co, to nie jest nasz pierwszy odcinek z tego. O kurcze, nie, dobra, okej. Okay. To takie sobie... Jakieś marne 8 punktów, okej. Okay. No, marne 8 punktów po ilu? Po 4 rundach? Nie no, 3 otworzyłem dopiero, także... Ale czy by się zgadzało z tymi 8 punktami w 3? Powiem ci, że chyba wiem, dlaczego wyjątkowo tanie były te skrzynki tym razem. No. Tak jak patrzę na te trafy. Mówiłem, Edek, nie kupuj tych najtańszych, to będzie git. Nie no, jest super. Jest super. Ja otwieram już piątą. Dobra, ja też już piątą. Ojeju, naprawdę, no jest ciężko. U mnie tak samo chyba potężnie w tej rundzie. Aż sobie od razu sprawdzę. O Boże, kurczę, tyle punktów. Co, 5 masz otwartych? Tak, przekroczyłeś już 20 punktów po 5? Ty mnie prowokujesz? Nawet blisko nie jestem. Czyli 5 już zrobionych, tak? Tak, to dawaj, lecimy dalej. Ja cię dopadnę, wiesz co, ja kradnę twoją 14 skrzynkę, jak będziesz. Ojej, już myślałem, że teraz kradniesz, już zadowolony byłem, a tutaj nagle 14. Dobra. Nie, tak teraz stwierdziłem, że to będzie, niech będzie 14 po prostu. Dobra, to postaram się nie zapomnieć. Lecę siódma teraz. Nie no, co to jest, naprawdę, no mam nadzieję, że zaraz się rozkręci. Akurat, nie? A jestem zadowolony, jak Dobra, dwie fajne skrzynki wleciały, więc super, że teraz nie ukradłeś. Ja powiem tak, że na razie, cokolwiek byś nie ukradł z moich pierwszych strzałów tutaj, to nie byłbym zły. A już 8 skrzynkę otwieram, no co? Dobre. Jasne. Świetne 2 punkty. No, to... Nie, no, okay. Dobra. Co to jest w ogóle? Ze Scooby-Doo jakiś przedmiot. Kurde, w sensie niedosłownie, ale kudłaty się nazywa. To mogę ci powiedzieć w tajemnicy, że już 3 razy miałem przedmiot z malowaniem i z opisem jednocześnie. Ja nie wiem, czy chociaż raz taki miałem. Okej, otwieram 10 skrzynkę. Dobra, to ja też. O! Gówno. Powiem tak, też no z jakim cudem, dzisiaj nie mam ani opisu, ani tego, malowania, ani razu praktycznie. Jak to jest możliwe? Ja mam cały czas opis i ten. No ja zawsze tym wygrywałem te pojedynki, że miałem opis i tutaj malowania. Tutaj ze mną właśnie z Black Victor, w tym momencie. Także. A ja trafiłem oponki, co miały taki dobry potencjał, ale nie ma ani malowania, ani opisu. Kurczę, szkoda, że tu razy dwa nie wziąłem za ten, w tej rundzie. Dobra, 11 skrzynka. No dawaj, 11. Okej. Okay. Pamiętaj, 14 dla mnie. Aha, malowanie może? Jakim cudem to ma taki kolor? Znowu malowanie i opis, co jest? Nie wiem, o co chodzi, ty sobie malowaniami masz więcej punktów niż ja łącznie. Tak, a później wyjdzie tutaj black market, tutaj coś. No,
Totalnie widzicie na ekranie Black Market. Co to jest w ogóle? Nawet to nie jest malowane. Chyba zapowiada się pierwsza porażka. Dobra. Mam przeczucie. Czekaj, teraz 13 otwieram, to nie 14. Nie, teraz słabe, tak. Teraz 13 u mnie. No, co to jest? Jedna ze słabszych skrzynek. No nie, u mnie jest idealna. Ostatnio. I czyli 14 do mnie, tak? No to ja robię też razy dwa u mnie siebie? 14, tak. Dobra, ale teraz podboostujesz się. Blazer RNG, że niestety. Dobra. Aja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 j
siebie, ale kurczę, mówisz, że tylko 3, czyli to jest najgorszy plus malowanie. Ja powiem tak, dużo lepiej nie mogłeś trafić z moich strafów do teraz. No, ja niefartownie, ja niestety niefartownie trafiłem sobie. Dobra, 15. Także... Okej. Te oponki nawet nie wyglądają źle, ale jest malowanie i certyfikacja chyba po raz pierwszy. Powiem ci, u mnie jest mega słabo w tym momencie, także... No, ja pierwszy raz trafiłem chyba malowanie i certyfikację jednocześnie. Dobra, jak jest tak mega słabo, to ci trochę ulżę, kradnę ci teraz. Ej, w ogóle masz ile otworzonych? Czyli jeszcze 15 już mam. Dobra, 16 mi kradnie. 16 ci kradnę, no. O, ja czuję, że teraz będzie dobra, bo było 5 skrzynek słabych, więc... Czuję, a... Black Market będziesz kradł. Naprawdę. No to mów co, kradłem. No już na pewno 4. 4 punkty. No to ty mi ukradłeś 3, więc jestem tak zadowolony w miarę. Okej. Okay. Lecimy dalej. 4 punkty nie moje. Se to skreślę od razu, cyk. Dobra, jeszcze masz jest. Razy 2 do zużycia, nie? Tak, okej. Okay. Jest w miarę git. Nie, no bo mogłeś to mi ukraść, co teraz wypadło. Okej, okay. Dobra, to ja razy 2 teraz lecę. Niech stracę, proszę. O! No, no. Malowanie jakieś? No nie, dobra, nie ma tragedii. Razy 2. Ile razy miałeś 2 punkty do tej pory? 2 punkty? 3 razy miałem 2 punkty. O! Co jest? Dobrze! Dobrze. Co ty tam otwierasz? Dobrze tego nie ukradłeś, dobrze tego nie ukradłeś. Czekaj, bo też teraz dobre mam. Ty, aż se to wezmę. Equip now sobie kliknę nawet. I co ty tam trafiłeś, Black Market? A, nie interesuj się. No nie, no. Ej, właśnie, też możemy sobie potem pokazać najlepsze przedmioty, jeżeli jakiekolwiek będą najlepsze. Bo ja nie wiem, co na razie nie mam nic do pokazania, tak powiem. Dobra, otwieram 20. Proszę, coś dobrego. O, malowane. Co się wydarzyło? Jakim cudem nie certyfikowany, to jest bez sensu. Że 2 złote pod rząd? Ja nie wiem, jakim cudem ja w ogóle certyfikacji nie trafiam dzisiaj. Ej, powiem ci, że ta runda, mimo że mi ukradłeś skrzynkę, jest lepsza niż pierwsza runda moja. Aha, a ja mam teraz potężny start ostatniej finałowej rundy. Czekaj, bo już złożyłem złożyłem. Ja też mam potężny start. No, najpotężniejszy na świecie. O, mówiłem, że dawno nie miałem 2 punktów, no właśnie teraz mam. A ja chyba mam... Jaki fart! O jest, malowanie, certyfikacja! Bo prawie miałbym, kombo. Teraz ty łapiesz wszystkie dobre rzeczy. No nie wiem, czy po tym, co przed chwilą trafiłem, to dobre rzeczy trafię. Let's go! Nie, no co to jest? Kurczę, no skamują te skrzynki fest! No i co ja mam powiedzieć? W tej serii już mam 2 dwójki. W tej piątce. O kurde, okay. Ej, ile ci zostało? Mi 2 skrzynki zostały no tylko. No też 2. Dobra, to otwieram. Okej. Okay. Jest dobrze malowanie znowu. Nie no. Okej, nie no, to jest, ratuje, dobra. To jakkolwiek, ale czuję, piąta seria będzie najgorsza jednak. Powiem tak, w piątej serii miałem 4 niebieskie na razie. Ja miałem 3 niebieskie w piątej serii, także spokojnie, dużo nie nadrobisz. Nie no, masakra, co to jest? No, najsłabsza seria, tak, to be honest. Co to jest? Chyba lepiej zmnożnikowałem i lepiej ukradłem, to są 2 rzeczy na pewno na plus. Ale trafię coś, czuję, że mogę zrobić lipa. O kurczę, trzeba liczyć, ja pierdzielę. Do czego ty mnie zmuszasz, Edek? Powiem tak, nie ma szans, że wygrałem, jest nie, tragedia. No, ile masz punktów? Zacznę mówić o to najgorszych, piątkami będziemy mówili, może dzisiaj okay. Tak. Najgorsza 14, druga 18. Najgorsza, druga najgorsza 15. Okej, okay, 18. Trzecia najgorsza 16. 19. Czwarta najgorsza 19. 25. Nie, no nie ma szans. Jaki... Ja dzisiaj tak totalnie... Nie, no co to jest w ogóle dzisiaj? Jest tragedia. Myślałem, że ty też słabo trafiałeś, bo patrząc na te moje skrzynki, to jakieś totalne podrobieńce były. Ja bym musiał otworzyć jeszcze te 5, co mi zostało, co zapomniałem. No i twoja najlepsza? 28.
O, widzisz? No to moja 26. O, no to super. Raz, dwa punkty nadrobione, a tam stracone jest 13. Miałeś 92, tak? O kurde, ty to tak liczyłeś od razu? Poczekaj. Ja miałem 106 punktów. Powyżej setki? Ej, to jest chyba rekord w historii. Ej, możliwe. Ale powiem ci, że szczerze leciały, żaden Black Market nie wyleciał. Dwa razy złoto się trafiło. Aczkolwiek ratowały mnie cały czas, na przykład... Raz, dwa, trzy. Trzy razy co najmniej czerwony z dwoma dodatkami mi się trafił. Te dwa dodatki mnie ratowały. No ja totalnie dzisiaj tego nie trafiałem. Z najgorszych itemów. Ja totalnie dzisiaj dodatków nie trafiałem. Trzy razy mam dwa punkty, parę razy mam trzy punkty, dwa razy chyba mam. Nie, trzy razy trzy punkty. Coś takiego. Ja mam łącznie mam 92, czyli przegrałem chyba o 14 tam z tego co mówiłeś. Tak. Także dzisiaj to naprawdę dostałem sromacny łomot. A pokaż z ciekawości jeszcze mi najlepsze przedmioty, co trafiałeś. Dobra, to powiem ci, że tak ogólnie najlepszy to mam właśnie na sobie, bo to jest... Najlepsze to było tak, 7 punktów. To no. I tutaj kudłaty. To są moje jedyne... A nie, jeszcze to. To są moje najlepsze przedmioty, co trafiłem. To za 7 punktów było, te kalosy safronowe i turtle. Później to. I to było jedno i drugie się trafiło. Najpierw kalosy, później te clockworki ze sweeperem. Także to było 7 i 6 punktów. No i były co? Czerwone. Co tu jeszcze się trafiło? To ja ani razu nawet szóstki nie zdobyłem w jednej rundzie. Tak czegoś, żebym czegoś złego teraz tu nie kliknął jeszcze. Najgorsze jest to, że ja jeszcze lepiej wyszedłem na kradzieży i na mnożniku. I mimo to no, dostałem ale tak patrz tu, trzy w ogóle miałem właśnie trzy czerwone od razu z podwójnym jakimś tym. Podwójnym jakimś dopiskiem i kolorem jednocześnie, także... No ja tylko tyle trafiłem, no jest masakra. Dzisiaj ma nieszczęście. Ej, a propos, właśnie widzowie, pamiętajcie, że Hogaty ma kanał na YouTubie, który jest w opisie i pamiętajcie, że jest coś takiego jak subskrypcja, co ostatnio się za często nie wydarza na tym kanale, dlatego zachęcam tutaj zostawienia to prawda, suba. Nie jest kolorowo. Ja mówiłem już od początku roku, mówię, że do końca miesiąca 40 tysięcy. Może do końca roku się umówmy chociaż. Taki tutaj deal będzie. Do końca roku, żeby to wbić naprawdę, bo jest lipa. Dobra, ale w każdym razie obskoczyłem dzisiaj łomot, chyba pierwszy raz naprawdę w tej serii. Także dzięki Edek za darmowe itemy, jak zwykle doceniam współpracę naszą przy tej serii, przy dostawaniu itemków do raketa, dzięki. No wcześniej przynajmniej miałem szczęście w tych strzynkach, a dzisiaj to nawet tego to nie prawda. Mam. Dobra, to w każdym razie dzięki wam za oglądanie, pamiętajcie sub, like, no i elo. Elo.